Już w przyszłym tygodniu Świnoujście na 4 dni od 23 do 26 listopada zamieni się w europejską stolicę darta. Wszystko za sprawą turnieju Pool Shooter Polish Open, który odbędzie się w hali tenisowej przy Matejki. Weźmie w nim udział ponad 300 osób z kraju i zagranicy. Nasze miasto będzie reprezentować klub Baltic Home Dart Świnoujście, którego kapitanem jest Michał Szaja. Tak, zaczynamy w czwartek turniejem rozgrzewkowym pod patronatem Baltic Home. W piątek, sobotę, niedzielę to już są główne zawody. Zaczynamy od samego rana, czyli od godziny 10 do późnych godzin wieczornych, więc można nawet powiedzieć, że każdego tego dnia będą się kończyć te zawody w nocy. Przyjadą najlepsi zawodnicy z całej Europy, bardzo duża grupa Polaków. Mamy też informację, że jedzie tutaj bardzo duża grupa Duńczyków, Norwegów. Niemcy też licznie zawitają na ten turniej, także myślę, że nic tylko przyjść jako mieszkaniec, jako może osoba z regionu. Także zapraszamy tutaj wszystkich, wszyscy się pomieścimy. Hala jest dosyć duża, w środku mieszczą się dwa korty tenisowe pełnowymiarowe. Na tej hali będą około 50 maszyn przyjedzie już w poniedziałek z Hiszpanii. Bo tutaj to jest organizacja europejska z siedzibą w Hiszpanii. Także już od poniedziałku będziemy rozstawiać wszystko. Można też przyjść zobaczyć, jak to wygląda od strony zaplecza. Natomiast mówię, wszystko zacznie się od czwartku, od godzin 11, 12. No i do samej niedzieli, do późnych godzin wieczornych. Pokrótce można powiedzieć, że zawodnik stojący w odległości 2,48 od maszyny lotkami około 18-gramowymi próbuje jak najszybciej zejść do zera od liczby 501. Zawsze reprezentujemy nasze miasto, jeździmy po całej Europie. Byliśmy w tym roku w Hiszpanii, w Danii, w Holandii. Także jeździmy po dużych turniejach w Polsce, nie tylko właśnie na miany Bull Shooter, również na Steel Dart. Oprócz zawodów odbędą się też koncerty, w których wystąpią artyści ze Świnoujścia. Siema, cześć, witam wszystkich serdecznie. Gabs, Gabrych. Mamy okazję Was zaprosić z okazji mistrzostw na stronę muzyczną tych mistrzostw, więc 24-25 od godziny 20. Będziecie mieli Państwo doświadczyć zarówno lokalnej muzyki świnoujskiej w wykonaniu wielu zdolnych artystów, jak i również artystów ze Szczecina. Serdecznie zapraszamy, bawmy się razem, do zobaczenia. Bądźcie z nami. Do tego będzie również szansa, żeby pomóc bezdomnym kotom. 24 listopada o godzinie 19 będziecie Państwo mogli również wziąć udział w konkursie, który będzie polegał na rzucenie lotką w rękawicy bokserskiej do konkretnego balonika, w którym będzie ukryty los, który będzie oznaczał numer nagrody. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba przynieść datek dla bezdomnych kotków. Trzy osoby, które przyniosą najwięcej takich datków w postaci karmy, suchej bądź mokrej, będą mogły liczyć na fantastyczne nagrody. Zapraszamy serdecznie.